jesteśmy świadkami kolejnej inwestycji w sport w naszym mieście. Konkretnie zadaszamy lodowisko. No, najwyższa pora, ponieważ te lodowisko, które funkcjonowało przez te ładnych kilka lat, ono już nie nadaje do użytkowania. Jego stan techniczny jest bardzo zły i tak naprawdę ostatkami się uranimowaliśmy. Trzeba podjąć decyzję, albo likwidujemy lodowisko, albo inwestujemy i budujemy nowe. Oczywiście korzystając z doświadczeń tych wszystkich lat, podjęliśmy decyzję, że nowe lodowisko będzie lodowiskiem zadaszonym, potężną halą namiotową, która w okresie zimowym będzie pełniła funkcję lodowiska, natomiast w okresie letnim będzie to hala, którą będzie można wykorzystywać na różnego rodzaju imprezy kulturalne, eventy. Na przykład jeżeli będzie pogoda nie sprzyjała, będzie padał deszcz, to nie ma problemu, żeby każdą imprezę z parku, ewentualnie z rynku przenieść tutaj pod namiot lodowiska. Termin jest dosyć napięty. Chcielibyśmy, żeby to lodowisko zafunkcjonowało jeszcze w tym roku. Oczywiście wszystko zależy od warunków, ale wydaje mi się, że nie ma problemu, lodowisko powinno być oddane do użytku do września. Hala, natomiast lodowisko zafunkcjonuje oczywiście w miesiącach zimowych. Gmina Miasto Działdowo złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu. Nie wiem, czy dostaniemy to dofinansowanie. Wniosek jest rozpatrywany. Nie chciałbym tutaj robić zbyt dużych nadziei naszym mieszkańcom. Tych dofinansowań mamy bardzo wiele, ale proszę pamiętać, że nie każdy wniosek to są pieniądze. Robimy wszystko, żeby te pieniążki dostać. Jeżeli dostaniemy, to oczywiście powiadomimy mieszkańców. Jeżeli nie uda się, to nie ma żadnego niebezpieczeństwa, ponieważ mamy w całości zabezpieczone środki w budżecie na koszty realizacji. W rozmowie z fachowcami dowiedziałem się, że najbardziej niebezpieczne dla lodowiska to są promienie słoneczne, które odbijają się od band i powodują takie miejscowe wytapianie się lodu. I oczywiście deszcz, na który nie mamy wpływu, ponieważ my nie wiemy, czy zima będzie zimna, czy zima będzie ciepła. Natomiast taka hala powoduje, że można spokojnie o miesiąc, a nawet dwa wydłużyć sezon na łyżwy.